Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za namaszczenie do tego, aby to słowo uwalniać. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za otwarte uszy. Dziękujemy Ci, że widzimy dalej niż tylko to, co widzialne, słyszymy więcej niż to, co słyszalne. Duchu Święty, my usuwamy w tej chwili każdą demoniczną przestrzeń, która stoi na drodze przyjmowania Twojego słowa i czerpania z niego mocy Twojego Ducha. Amen. A ostatnie fundamenty teraz. Hebrajczyków 1:13-14. Fundamenty mówią o duchach anielskich i duchach demonicznych. Czyli anioł, szatan, aniołowie, szatan i demony. List do Hebrajczyków 1:13-14. A do którego z aniołów powiedział, kiedy siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Taki tekst pokazuje nam ten tekst, że istnieją byty duchowe, które nazwane są aniołami. Aniołowie to stworzenia, które zostały stworzone przez Boga, zanim powstali ludzie. One były pierwsze. Aniołowie to byty starsze niż czas. Aniołowie mają kilka wspólnych cech. Po pierwsze, wszystkie są stworzone. A więc nie ma bytów anielskich, które istniałyby same z siebie. Dlatego też werset ten, który czytaliśmy przed chwileczką, pokazuje nam różnicę między Jezusem a aniołami. Werset ten został napisany dlatego, że w pewnych kręgach w tamtym okresie czasu Jezus był uznany za anioła. Szczególnie działo się to w pewnych kręgach żydowskich. Oni nie zaprzeczali nadnaturalności Jezusa, te kręgi. One natomiast klasyfikowały Jezusa jako anioła. Dlatego też autor listu do Hebrajczyków, prawdopodobnie święty Paweł, choć tego nikt nie wie do końca, powiedział, do któregoś z aniołów powiedział Pan, siądź po prawicy mojej, a położę wszystko pod nogi Twoje. W ten sposób pokazał, że Jezus to nie anioł, tylko Bóg. Aniołowie nie są podobni do ludzi. To jest bardzo ważna rzecz. O tym będę dalej tam mówił. Ale nie można anioła mierzyć z perspektywy człowieka. Anioła nie mierzymy z perspektywy człowieka. Aniołowie nie są tak skonstruowani jak ludzie. Aniołowie nie posiadają dusz. To istoty bez dusz. Rozumiecie? Nie mamy nigdzie
odnotowanych w Biblii tekstów, że aniołowie cierpieli, płakali. Rozumiecie? Że mieli pewnego rodzaju reakcje ludzkie. Nie ma takich rzeczy. Dla anioła wymordowanie egipskich noworodków nie było żadnym problemem, ponieważ byt ten nie posiada duszy. W rozumieniu, w którym my ją posiadamy. Rozumiecie? W związku z tym aniołowie nie są na obraz Boga. To nie są byty ani podobne do ludzi, ani podobne do Boga. Jaki byt jest podobny do Boga? Człowiek. Dlatego, kiedy powstał człowiek, aniołowie zobaczyli jakby klon Boga. Był to byt inny niż one. Dla aniołów było to zupełne nowum, ponieważ powstał młodszy od nich byt, który był od nich większy. A rozumiecie? Aniołowie są mniejsi niż ludzie w swojej wartości. Rozumiecie, o co chodzi? To jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, o co chodzi z aniołem. Czasami w ogóle słucham ludzi, którzy mówią o aniołach i na pewno wiem, że nie mówią o aniołach. Rozumiecie? Jest u nas w kościele jedna osoba, która jak miała wizytację anielską u siebie w domu, to pierwszą rzeczą, którą odczuła, to było przerażenie w stosunku do tej postaci. Rozumiecie? Przerażenie. Chcę, żebyśmy umieli umieścić aniołów w zrozumieniu naszym. Kim są, jacy są. Aniołowie to duchy służebne posłane do usługiwania Bożym dzieciom. Do czego służą aniołowie? Jaką mają obecnie funkcję aniołowie? Nie będziemy robić tutaj studium na temat aniołów, bo to nie jest ten czas. Musimy rozumieć obecny stan aniołów, obecne ich zastosowanie, tak to nazwijmy roboczo, i mieć odpowiedni stosunek do nich. A więc aniołowie to duchy służebne posłane przez Boga do usługiwania Tobie. Ponieważ aniołowie są mniejsi od Ciebie w swojej wartości. Są od Ciebie silniejsi. Są od Ciebie bardziej rozwinięci intelektualnie. Tak to nazwijmy też roboczo. Posiadają nadnaturalne zdolności, ale w swojej hierarchii wartości stoją niżej niż Ty. Ich trzy główne cele. Po pierwsze to ochrona odrodzonych z Bożego Ducha ludzi. One mają Cię chronić. Po drugie, to niesienie informacji od Boga. Ich zadaniem jest przynoszenie informacji. I po trzecie, to jest pomoc odrodzonym z Bożego Ducha ludzi. W czym pomoc? We wszystkim.
we wszystkim. Tylko posiadając te trzy informacje o aniołach, można podnieść jakość swojego życia o 1000%. 1000%. 1000% przynajmniej. Ochrona, informacja i pomoc. Rozumiecie? Ochrona, informacja i pomoc. Aniołowie reagują na Boże Słowo i traktują je jako rozkaz. Czyli, jeżeli odrodzony z Bożego Ducha człowiek funkcjonuje w prawdzie Bożej i prawdę tą proklamuje, wierząc jednocześnie, że anioł może być przez niego posłany w danej dziedzinie, to anioł ów idzie tam jak na rozkaz. Anioł Boży, słysząc Słowo Boże, reaguje tak samo, jakby słyszał Boga samego, ponieważ aniołowie zostali, posłuchajcie teraz, powiem wam ważną rzecz, zbawieni poprzez akt swojej decyzji. My zostaliśmy zbawieni poprzez akt swojej decyzji związany z oddaniem życia Jezusowi, który za nas umarł, ale za aniołów nikt nie umarł. Kiedy nastąpiło zbawienie aniołów? Ponieważ wszelkie stworzenie musiało być zbawione. Wtedy, kiedy nastąpiła wojna w niebie i rozłam. Wtedy 1/3 aniołów odwróciła się od Boga i poszła za Lucyferem, o czym będę za chwileczkę mówił, jednym z archaniołów, czyli bytów wyższych, a 2/3 aniołów opowiedziało się po raz pierwszy i ostatni za jurysdykcją Boga w swoim życiu. Czyli aniołowie, z którymi masz do czynienia dzisiaj, są zbawieni przez akt swojej decyzji, który jest nieodwołalny, gdyż aniołowie nie posiadają zachwiań emocjonalnych, ponieważ nie posiadają emocji. Anioł się nie może zachwiać emocjonalnie, bo nie posiada emocji. Po prostu. Bardzo bezpieczna postać w obecnym świecie rozchwianym przez emocje. Więc jeśli anioł coś powiedział, to do końca swojego bytu, a ten byt się nie skończy, będzie przy tym trwał. To jest taka reakcja, to są duchowe reakcje. Dlatego też, odchodząc delikatnie od tematu, który zaraz będę poruszał, kiedy Lucyfer powiedział, że się odwraca od Boga, to też nigdy nie zmieni zdania. Gdyż to, co? Anioł. Tylko zbuntowany. Ponieważ aniołowie są tak zwanymi 100% intelektami, a posiadają w porównaniu do nas, gdzie jesteśmy 6-10%, posiadają absolutną zdolność, tak? Absolutną zdolność. Absolutną zdolność. Pomijając tworzenie. Ponieważ tą zdolność, zdolność tworzenia posiada tylko Bóg i byty, które są na obraz Boga, czyli kto? My. Aniołowie nie mają zdolności tworzenia, ale oprócz tego posiadają wszelką zdolność. Czemu nie widzimy aniołów? Dlatego, że poruszają się z szybkością większą niż szybkość światła. One tu są, tylko nie możemy ich dostrzec. Żeby zobaczyć anioła, anioł musi zwolnić. Rozumiecie? Wtedy masz kontakt z aniołem, dlatego że on zwolnił. Inaczej to jest 300 tysięcy kilometrów na sekundę plus. Dlatego nie można ich zobaczyć. Czasami, kiedy zwalniają, dają się uchwycić nawet kamerą. Zdarza się tak. Dlatego ich reakcja na Boże Słowo jest natychmiastowa,
i absolutnie konsekwentna. Zatem, jeśli odrodzony z Bożego Ducha człowiek, poruszający się w prawdzie i wyznający prawdę, w swojej wierze, trwający w tym nauczaniu, które mówię teraz, posyła Bożego Anioła, to znaczy, że to jest rzecz nie do zatrzymania. Rozumiecie? Nie do zatrzymania. To jak zawodowy zabójca. Nieważne, że klient już umarł, który go wynajął, ale on dokończy zadania. Jeden z ludzi, który był kiedyś u nas w kościele, miał potężną wizję. Opowiedział mi o tej wizji. Było to lata temu. Siedział u siebie w domu, w innym mieście, w kuchni, przy oknie. I nagle popadł w zachwycenie. Człowiekowi temu zdarzało to się bardzo rzadko, bo to był bardzo taki realnie myślący brat w Chrystusie. Ale tam przy tym stole kuchennym popadł w zachwycenie. Spojrzał w okno i miał wizję otwartą. W tej wizji zobaczył tysiące demonów, które strzelały z łuku w jego kierunku. Strzały się zbliżały, a on siedział bezradny. Nagle zobaczył, że obok, tak jakby na samym końcu okna, stoi potężny anioł z ogromną tarczą. Tak. On patrzył na te strzały lecące w jego kierunku i na tego anioła, a anioł nic nie robił. Strzały leciały, a anioł nic nie robił. On zaczął się modlić i powiedział: Boże, co to jest? Stoi tu Twój anioł, a oni do mnie strzelają. Co mam zrobić? A Bóg powiedział do niego: wydaj rozkaz. Wydaj rozkaz. I on powiedział: chroń mnie. Anioł natychmiast wystawił tarczę. I wszystkie strzały trafiły w tarczę. Od tej pory człowiek ten nauczył się korzystać z życia aniołów. Wykorzystał to kilkakrotnie, łącznie do tego, aby przeprowadzić się, zbudować sobie dom, kupić działkę. Nauczył się, co to znaczy. Rozumiecie, o co chodzi? Gdyby chrześcijanie nauczyli się korzystać z aniołów, którzy są ich sługami, w ich życiu wiele problemów by natychmiast zostało zniszczonych. Tą samą wiarą, którą próbują robić różne rzeczy, powinni posłać aniołów i powiedzieć, aby oni się tym zajęli. Aby oni się tym zajęli. Zajmijcie się tym. Zajmijcie się tym. To wasza działka. Zróbcie to. Wielu ludzi myśli znowu pokrętnie w drugą stronę, że mogą nie trwać w prawdzie Bożej, ale powiedzą: aniołowie Boży, ja was posyłam i oni tam pójdą. Nigdzie nie pójdą aniołowie. Nigdzie. Ja nieraz powtarzam, to nie są gejowate postacie z pezatymi pośladkami, nie wiadomo czy chłopczyki, czy dziewczynki. To nie to. To nie takie coś jest. Rozumiesz? To jest anioł Boży, reagujący na Boże Słowo. Jego nie poruszy twoja arogancja, jego nie poruszy twój krzyk, jego nic nie poruszy, bo on nie ma duszy. Rozumiesz, o co chodzi? Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. To jest tak, jakbyś miał do czynienia z człowiekiem, który nie ma przedniego płatu mózgu. Rozumiesz? On się nie śmieje. On nie łapie twoich dowcipów. Jego nie możesz złapać na urok osobisty. Nie możesz go o nic wyprosić. Rozumiesz? Natomiast trwając w prawdzie, możesz mu wydać rozkaz. A on na to czeka. On czeka na twój rozkaz.
bo jest duchem służebnym, aby Twoje życie chronić, przynosić Ci informacje i Ci pomagać. W czym? We wszystkim. We wszystkim. Chcesz zrobić tanie zakupy? Poślij aniołów. Chcesz znaleźć mieszkanie? Poślij aniołów. Chcesz znaleźć pracę? Poślij aniołów. Chcesz podpisać kontrakt? Poślij aniołów. Chcesz znaleźć męża czy żonę? Poślij aniołów. Niech przyprowadzą. Rozumiesz? Taki swat to swat. Pewien człowiek, wstawiennik, jego żona również wstawienniczka, mieli syna. Syn był nieodrodzony z Bożego Ducha. Modlili się o niego, ale syn imprezował, jarał, chlał. I kiedyś ich syn poszedł na imprezę, był już dobrze nadźgany i dalej miał tam zamiar jarać jakiś towar, czy wąchać. I rodzice jego się modlili w domu. I Bóg powiedział do nich tak: dzisiaj po waszego syna przyjdzie śmierć. Ale poślijcie moich aniołów. Będą go chronić. I oni się modlili. I posłali na tą imprezę Bożych aniołów. Rozumiecie? Posłali na tą imprezę Bożych aniołów. I matka miała wizję tego melanżu. Zobaczyła w wizji ten melanż. I wyglądało to w ten sposób. Widziała swojego syna, który bierze od gościa towar do palenia, czy do wąchania, ja już nie wiem. I w tym momencie, kiedy on brał ten towar, przez drzwi wszedł demon. I szedł w stronę jej syna. Ona to widziała w wizji. I nagle jej oczy w wizji skierowały się na odwróconego tyłem do ściany takiego długowłosego typa. Takiego pakera, który tak stał, patrzył się w ścianę. I kiedy ten demon zbliżał się do syna, tamten się odwrócił i spojrzał na demona. Demon się wycofał natychmiast, a tamten znowu się odwrócił twarzą do ściany. Anioł na melanżu. Ratujący dupę Syna Bożych ludzi. Ktoś powie, co to jest? Ja mówię, chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo. To chrześcijaństwo. Prawdziwe. Objawienie Jana 22:8-9. Apokalipsa. Objawienie Jana 22:8-9. Ja, Jan, usłyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego. Jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. Nie oddajemy aniołom chwały, czci i dziękczynienia. A rozumiecie? Nie modlimy się do aniołów. Nie czcimy aniołów. Nie wywyższamy aniołów. Anioł powiedział, nie czyń tego. Co powiedział anioł? Jestem współsługą Twoim i braci Twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów księgi. Jestem sługą Twoim. Jestem sługą tych, którzy strzegą słów księgi. Wstań, Bogu oddaj pokłon. A więc nie czcimy aniołów. Anioły nie chcą, żeby ich czcić, bo ich to nie interesuje.
Aniołowie nie posiadają ego. Rozumiecie? Nie posiadają też żadnego, nie mają też żadnego, żadnej wewnętrznej potrzeby bycia czczonymi. Nie mają tych funkcji w ogóle. Rozumiecie, o czym mówię? Są wiecznie zaspokojone. Aniołowie są wiecznie zaspokojeni. Posiadają coś, co się nazywa w sposób mistyczny duchowym ciałem. O tym mówi apostoł Paweł chyba w liście do Tesaloniczan. Są również hermafrodytami. Zawierają w sobie zarówno pierwiastki roboczo, męskie i żeńskie, choć rzeczywiście nie mają na poziomie człowieka nic z tym wspólnego. Natomiast jest tam coś takiego, że następuje również zaspokojenie w ich duchowych ciałach. Czyli to są byty zaspokojone. Rozumiecie? Byty zaspokojone. Ich duchowe ciała najprawdopodobniej są podobne do ciał uwielbionych ludzi, które będziemy mieli kiedyś. Dlatego jest napisane, będą jako, ludzie będą jako aniołowie, tam dokładnie zamieniane, podobni do aniołów w swojej strukturze nowych ciał. A więc anioł nie potrzebuje czci, chwały, jego to nie rusza. Rozumiecie? Jego ruszają słowa księgi. Jego to rusza. Jego rusza prawda Boża, która jest wypowiadana w wierze przez człowieka, który w tej prawdzie chodzi. To go rusza. To go uruchamia. Uruchamia. Nie oddajemy im czci, ale je szanujemy. Aniołowie to byty godne szacunku. Co to znaczy godne szacunku? Ludzie czasami, ja czasami słucham w ogóle, co ludzie tam robili z aniołami. Tu z nimi robili takie jakieś takie, aż ja już nie chcę mówić, co ludzie robią czasem z aniołami w swoich głowach. Rozumiesz? Aniołów się traktuje jak pajacy. Rozumiesz? To pajace są dla nich. No dlatego, że ludzie są pajacami w swoich głowach. Tu jest pajac, w środku siedzi pajac mały, to wszystko się za pajaca uważa naokoło. To pajac w środku tu siedzi. Rozumiesz? Aniołów się szanuje. Szanuje. Jan! Dlaczego Jan padł przed tym aniołem? Nie dlatego, że był w ogóle, że w ogóle miał przekonanie, że trzeba mu oddać chwałę i cześć. Jan, jak zobaczył tego anioła, rozumiecie, to mu psycha siadła. Psycha mu siadła. Powtórzył temat z Danielem. Jak Danielek wyszedł się modlić nad Cedron, zobaczył aniołka. Jedną nogą stał na lądzie, drugą na morzu. Koniec. Po Danielku. Paraliż. Upadł sparaliżowany. Taki to aniołek. To jest byt godny szacunku. Amen. To się szanuje. Rozumiesz? Nie oddaje się czci, tylko się szanuje. Ja z ogromnym szacunkiem podchodzę do aniołów. Z szacunkiem. Wykorzystujcie te informacje. Druga część tego to szatan i demony. Księga Izajasza, 14 rozdział. Od 4 do 15. Zanucisz szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz tak, wykończył się cię mięsca, skończyło się panoszenie. Pan złamał laskę bezbożnych, berło tyranów, smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku, tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie. Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem. Nawet cyprysy mają z ciebie ucieszną zabawę i cedry libańskie mówią, odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas. Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz. Dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi, wszystkich królów narodów, wszystkim królom narodów każe wstać ze swoich tronów. Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie, także ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś.
Twoją pychę i brzęk Twoich ludni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo Twoim okryciem. O jakże spadłeś z nieba, Ty gwiazdo jasna, Synu Jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromcu narodów. A przecież to Ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosłem ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków i zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Są takie, troszeczkę abstrahując od tego, są takie fajne baśnie, takie śmieszne baśnie, takie chrześcijańskie baśnie, jak to w krainie śmierci demony dojeżdżają grzeszne dusze. Jak to diabeł się panoszy w krainie umarłych. Posłuchajcie jeszcze raz. Oni zaś wszyscy, czyli ci, którzy byli w krainie umarłych. Trupy. Tam w krainie umarłych. Odezwały się do diabła, mówiąc tak. Także ty zasłabłeś jak my. Z nami się zrównałeś. Twoją pychę i brzęk twoich ludni. Wiecie, kto to mówi? Te trupy z krainy umarłych. Tak się strasznie go bały. Jak ja to przeczytałem, od razu przestałem oglądać na YouTubie wszystkie w ogóle filmiki pod tytułem, że ludzie byli w piekle i widzieli, jak demony dojeżdżały ludzi. Bo to bzdura. Ten tekst mówią trupy z krainy śmierci. Trzeba czytać ze zrozumieniem. Tego się uczy od czwartej klasy podstawówki. Czytamy ze zrozumieniem. Zerówki nawet, proszę pani pedagog, bardzo słusznie. Od zerówki. Kto to jest szatan? Szatan, wstępne imię Lucyfer, jeden z trzech archaniołów, do których należał, między których był podzielony obecnie nam znany kosmos. Archanioł Lucyfer odpowiedzialny był za 1/3 kosmosu, w którego centrum znajduje się nasza kochana planeta Ziemia. Co zrobił ów Lucyfer? Zbuntował się przeciwko Bogu, tak? I zdecydował, że będzie, podjął decyzję, że postara się, aby być równym Bogu. W związku z tym, że postarał się, tak i zrobił. Konsekwencji była wojna w niebie i wyleciał na zbitą mordę tutaj na ziemię. Ku naszemu nieszczęściu. Kim zatem on jest? Upadłym aniołem. To upadły anioł. Taki anioł, jak mówiłem o tamtych, tylko anioł, który zdecydował, że nie chce służyć Bogu, że nie chce słuchać Boga. Diabeł to upadły anioł. I teraz posłuchajcie. Jeżeli aniołowie są bytami niższymi niż my, to kim są upadli aniołowie? No trzeba troszeczkę na to spojrzeć w ogóle z perspektywy logicznej. W ogóle nie dość, że anioł, który i tak jest niżej niż my, to jeszcze upadły, czyli menel. Rozumiecie, o co chodzi? To menel. Buntownik z chóru Boga. Nikt ważny. Rozumiesz? Lider uwielbienia, który uważał, że może samodzielnie założyć kościół. Rozumiecie? Tak mu się zdawało. Wyrzucony z nieba przebywa w atmosferze ziemi, czyli niewidzialnej strefie ziemskiej zwanej drugim niebem. Drugie niebo to strefa, niewidzialna strefa, duchowa strefa otaczająca ziemię. Dlatego zwany jest w różnych miejscach władcą, który rządzi w powietrzu i tak dalej, nie? W tych tłumaczeniach archaicznych. Co z nim jest? Jest skazany na porażkę. Diabeł nie ma możliwości odwrócenia swojego losu. Nie ma żadnego orędownika w niebie dla niego. Nie ma punktu zmiany. Rozumiecie? Upadł i leży. Zwiódł ludzi
i nielegalnie przejął ziemię. Co zrobił ten upadły anioł? Zwiódł ludzi, nie mógł zaatakować ludzi. Zauważyliście to? Ja chciałbym, żebyście cały czas myśleli w tych kategoriach. Czemu on nie zaatakował ludzi? Czemu szatan nie zaatakował ludzi, skoro był takim niesamowitym w ogóle bytem? Odpowiedź jest prosta, bo Adam z Ewą by go zmietli. Akt agresji na Adama czy Ewę spowodowałby jego natychmiastowy kataklizm. W tamtym czasie, kiedy jeszcze nie było upadku ludzkości, Adam z Ewą sprawowali absolutną władzę na ziemi. Rozumiecie? I jako byty stworzone na obraz Boga posiadały absolutną władzę. Dlatego diabeł, kiedy wszedł w atmosferę ziemi i rozpostarł swoje diabelskie skrzydła tutaj, mógł zrobić tylko jedną rzecz. Tak ich zmanipulować, aby mu tą ziemię oddali. Bo on nie mógł ich zwyciężyć w bezpośredniej walce. Bo by przegrał natychmiast, a diabeł nie chciał przegrać. Wiecie, o co chodzi diabłu? Żeby przetrwać. Nam się wydaje, że diabeł układa sobie wielkie sprawy tutaj na ziemi. Diabeł sobie nic nie układa. On chce przetrwać. Masz do czynienia z upadłym aniołem, który chce przetrwać. Przetrwać. Rozumiesz? To jak Menel, który stoi pod Biedronką i mówi, poratuj 50 groszy ziomek. I ma za sobą paru kolegów Meneli, którzy działają w ten sam sposób. Patrzysz na nich i mówisz, jacy oni straszni. Wow. Ale straszni. To są Menele. Lat 25 temu na warszawskim Brudnie mój kolega, zawodowy przestępca, był wieczorem w domu, ponieważ był człowiekiem rodziny i lubił spokój wieczorem. Więc siedział w swoim domu z żoną i z dziećmi. Na dole pod jego blokiem grupa Meneli miała właśnie imprezę. Kolega krzyknął im z balkonu, mówi, bądźcie ciszej, bo dzieci moje śpią. Dobra, zamknij mordę. Kolega założył dres, wziął karabin kałasznikowa, który miał w domu, zszedł na dół, przystawił jednemu Menelowi do łba i powiedział tak, rozwalić cię. A była ich tam grupa cała, no nie? Mało się nie posrali wszyscy. On mówi tak, jeśli kiedykolwiek po 22, choćby pies obudzi moje dzieci, przyjdę do was do domu z tym. Macie dbać o ciszę. Od tamtej pory jego dzieci już się nigdy nie obudziły po 10. Rozumiecie? Jeden prosty akt władzy. Jeden prosty akt władzy. Jeden prosty akt władzy. On wiedział, kim jest i co posiada. Wiedział też, kim oni są, mimo że strasznie krzyczą i robią wielki szum. Diabeł to upadły anioł, rozumiesz? Który musiał użyć metody manipulacji, aby zwieść pierwszych ludzi, ponieważ chciał przetrwać. I to, co robi teraz, to powiela ten sam numer. Manipuluje ludzi, aby przetrwać. To nie jest groźna postać. To Menel z Brudna. Rozumiecie, o czym mówię? Nikt ważny. Nikt ważny. Szatan został pokonany przez Jezusa w ciele. Czyli Jezus był jedyną osobą na świecie od czasów, kiedy szatan spadł na ziemię, której diabeł nie mógł zmanipulować.
Szatan próbował zmanipulować Jezusa, tak jak zmanipulował Adama i Ewę i przejął ziemię. Jezus stanął na wysokości zadania, nie dał się zmanipulować i odzyskał ziemię z rąk szatana. Tym samym aktem, którą szatan ją nabył, tym samym aktem ją stracił. Rozumiecie? Dlatego kiedy myślisz o szatanie, to musisz myśleć o nim jako o postaci, która absolutnie została pozbawiona przez Jezusa jakiejkolwiek mocy przerobowej. On już nie tylko jest upadłym aniołem, ale on nie ma już wpływu na twoje życie. Czyli on nawet nie posiada możliwości manipulowania ciebie, no chyba, że mu na to pozwolisz. Chyba, że wejdziesz z nim w komitywę i się na to zgodzisz. Prawda? Powiesz, tak chcę tego cyrku w swoim życiu. Gdzie skończy szatan? W Gehennie. Nie w krainie śmierci, o której mówimy. W Gehennie, w tak zwanej drugiej śmierci. On tam się znajdzie. Tam się znajdzie. I tam dopiero będzie Kongo. Bo kraina śmierci, która jest obecnie tutaj, w której przebywają duchy ludzi nieodrodzonych z Bożego Ducha i ich dusze, to jest przedsmak dopiero. Rozumiecie, o co chodzi? Przedsmak. Gułag się zacznie później. Jako upadły jest jednak aniołem, a więc jest inteligentny jak inni aniołowie. Ma ten sam iloraz inteligencji, co archanioł Gabriel i archanioł Michał. Przez cały czas. Rozumiecie? Co czyni z niego psychopatę? Wiecie, o czym mówię? Psychopatę. Bo nie dosyć, że nie ma duszy, jak wszyscy aniołowie, to jeszcze ma wypaczonego ducha, w przeciwieństwie do tamtych bytów, które wypaczonego ducha nie mają. A więc to psychopata. Więc nie możesz liczyć na cokolwiek z jego strony, co jest, nie wiem, litościwe, albo na przykład, nie wiem, miłosierne. Jaki szatan nie jest? Nie jest wszechmogący. Nie jest wszędzie obecny. To jest nieprawda. Nie jest wszystko wiedzący. I nie zna twoich myśli. Po prostu. Jednym z większych zwiedzeń jest to, że ludzie myślą, diabeł zna moje myśli. Diabeł nie zna twoich myśli. A inni mówią, diabeł daje mi takie myśli. Diabeł nie daje ci żadnych myśli. Diabeł nie posiada mocy dawania myśli. Wiesz, kim jest diabeł? Psychologiem. Żyje na ziemi od tysięcy lat. Wiesz, co to znaczy żyć od tysięcy lat w jednym środowisku? Znasz się to środowisko od A do Z. Jak masz jakąś drogę dojazdową do domu, która ma wyboistą, która jest wyboista i jeździsz nią 20 lat na przykład. Wiesz, co jest? Z zamkniętymi oczami będziesz mijał dołki. Taki jest diabeł. On zna psychikę człowieka, bo psychika człowieka jest prosta do trzaśnięcia. Czasami ludzie do mnie mówią, skąd ty tak znasz dobrze psychikę człowieka? Ja mówię, bo parę lat temu zacząłem się tym zajmować. To jest bardzo proste. A diabeł się zaczął tym zajmować tysiące lat temu. Tysiące. Od początku, jak się pojawił człowiek, diabeł się zaczął zajmować jego psychiką. Rozumiecie? I zwiódł pierwszych ludzi, będąc dopiero na pierwszym roku studiów psychologicznych. A wiecie, kim on dzisiaj jest? Profesorem. To profesor. Profesor. A więc on nie zna twoich myśli. Ale on zna wszystkie mechanizmy, którymi w ogóle ty, w których ty funkcjonujesz. On wie, że jak się uszczypnie w dupę, to podniesiesz nogę. On to wszystko wie, bo wie, że tak to działa. Rozumiesz, o czym mówię? On to doskonale wie. Dlatego tobie się wydaje, że on zna twoje myśli. I wydaje ci się też, że on myśli wkłada w twój umysł. Siła manipulacji jest tak duża, rozumiesz, że można człowieka przekonać w zasadzie do wszystkiego. Człowieka można przekonać do wszystkiego.
do wszystkiego. Przeciętnego człowieka. Pamiętaj, że masz nad szatanem absolutną władzę w swoim życiu. Absolutną. Nie w 99,9%. W 100% masz władzę. W 100%. Kim są demony? To duchy. Przede wszystkim są to duchy. Nie są to upadłe anioły. Upadłe anioły to upadłe anioły. Upadłe anioły mają zupełnie inną nazwę niż demony. Podobną nazwę, ale inną. Jedne się nazywają daimon, drugie daimonion. Są dwa różne słowa w Piśmie Świętym. Demony, z którymi mamy do czynienia, to duchy. Pragną ciał i tylko za pomocą ciał mogą działać. Dlaczego pragną ciał? Kim są owe duchy i czemu tak pragną ciał? Demony, z którymi mamy do czynienia w 90 paru procentach, nie jest to wykład na temat demonów, więc tylko sygnalizuję te rzeczy, to są duchy pokolenia przedadamowego. To są duchy stworzeń żyjących na ziemi przed człowiekiem. Stworzenia na ziemi żyjące przed człowiekiem współpracowały z archaniołem Lucyferem, kiedy archanioł Lucyfer jeszcze był niezbuntowanym aniołem i w jurysdykcji swojej posiadał między innymi ziemię, która była w tym czasie centrum jego dowodzenia jako archanioła. Po upadku on na tą ziemię spadł, pociągnął za sobą, tak to nazwijmy, do tej swojej rewolucji, 1/3 aniołów i całe pokolenie przedadamowe, które służyło jemu jako słudzy, poszło za nim, bo dla nich on był Bogiem. Karę, którą poniosła 1/3 aniołów, karę nałożoną przez Boga, było to, że zostali, w cudzysłowie tak nazwijmy, wyrzuceni z nieba. Natomiast pokolenie przedadamowe otrzymało inną karę. Zostało pozbawione ciał. Za karę. Tamci zostali pozbawieni nieba, a ci zostali pozbawieni ciał. I co? I zaczęła się tragedia pokolenia przedadamowego, która trwa do dzisiaj. To właśnie one, duchy pokolenia przedadamowego, pałętają się po tej ziemi i chcą koniecznie włazić w nasze ciała. Dlaczego? Ponieważ chcą przeżywać dalej życie. To cholernie trudno żyć na ziemi bez ciała. Mieć pragnienia, mieć pożądliwości, mieć chcenia, a nie móc ich zrealizować. Kiedyś jak oglądałem samych swoich, to słyszałem, jak Pawlak przeklął jednego gościa. I to przekleństwo brzmiało w ten sposób, żebyś stał w wodzie i o pić prosił. Ja mówię, jak to usłyszałem, już po Nowym Narodzeniu mówię, jak demony. Mówię, przeklął ich w ten sposób, mówię, Bóg. Ja to użyłem, żebyś stał w wodzie i o pić prosił. Ja mówię, Boże, ale numer, one chodzą po ziemi, chcą się realizować, a nie mogą. Szok. Odczuwają głód. Odczuwają pragnienie. To jest tak jak człowiek, który nie ma nogi, a uważa, że go swędzi stopa. Bo mu usunęli mu nogi, on chce się podrapać. Bo w jego mózgu jeszcze jest ta noga. I on mówi, swędzi mnie stopa. Nie swędzi cię stopa, bo nie masz nogi od kolana. Co ty mi mówisz? Podrap mnie w stopę. Nie masz stopy. Ale on w jego mózgu ma tą stopę. Demony w swoich umysłach, tak to nazwę, mają ciała, ale nie mają ich w rzeczywistości. Dlatego chcą naszych. Rozumiecie, o czym mówię? Chcą naszych ciał. Bo tylko za pomocą ciał się mogą w ogóle wyrażać. Rozumiesz? Nie mogą wejść do dowolnego ducha, do odrodzonego ducha.
Nie mogą tam się dostać. Czyli człowiek odrodzony z Bożego Ducha może być zdemonizowany, czyli demon może wejść do jego ciała i działać przez jego duszę, ale nie może dostać się do jego odrodzonego ducha. Odrodzony duch ma tylko jednego mieszkańca, który się tam w ogóle rozgościł od A do Z. Mogą opanowywać, tak jak powiedziałem, całe dusze i całe ciała. Czyli można być odrodzonym z Bożego Ducha, zwariować, skończyć w szpitalu psychiatrycznym jako zdemonizowany człowiek. Albo chodzić po tej ziemi w ogóle i zachowywać się jak kretyn. Ja czasami patrzę na odrodzonych z Bożego Ducha ludzi, którzy są zdemonizowani. Ja się na nich patrzę i mówię, klops, no. A weź im wytłumacz, że mają demona. 99% ludzi, którzy mnie szykanują, są zdemonizowani. Rozumiecie? Albo upośledzenie umysłowo. Ja nie rozumiem, jak można tak sympatycznego człowieka szykanować. To jest w ogóle dla mnie jakaś abstrakcja. Dalej, muszą mieć twoją zgodę. Czyli musisz się zgodzić albo świadomie, lub też nieświadomie, to jest nieważne, aby w ciebie weszły. A więc jeśli nie dasz się zmanipulować, to demon nie może w ciebie wejść. Nie ma czegoś takiego, że ty sobie idziesz i demon w ciebie wszedł. O, szedł obok demon, wpadnę do niego, zobaczę, co się u niego dzieje. To jest bzdura. Rozumiesz? Możesz spać w najbardziej zademonionym miejscu i mieć kolorowe sny. Tak możesz żyć. Skąd wiem? Bo spędziłem 10 lat w więzieniach. Rozumiecie? Można tak żyć. Masz nad nimi zupełną władzę w twoim życiu. Czyli żaden demon nie ma nad tobą władzy, jeśli ty mu jej nie oddajesz. Jeśli ty zarządzisz, demon musi, w ogóle musi od ciebie odejść. Jeśli nawet wszedł, to musi od ciebie odejść. Tylko ty musisz zarządzić. Co to jest zarządzenie? Zarządzenie to nie jest powiedzenie do demona precz demonie, bo ludzie mówią to precz demonie. To nie ma precz demonie. Co ci powiem? Jak na przykład w środku mieszkania byś miał wielkie gówno. Takie 15 kilo. Taka kupa by leżała. I tam by się robaki zalęgły. I one by tam się kręciły. To ty byś, mając władzę, rozumiesz, mógł krzyczeć na te robaki, rozumiesz, 24 godziny na dobę i one by nie odeszły, póki byś gówna nie wyniósł. Gdzie padlina, tam zlatują się sępy. Jeżeli demon ma środowisko rozwojowe w twoim życiu, to on tam przychodzi. Na czym polega twoja niezgoda? Na zlikwidowaniu środowiska rozwojowego dla demona. Zabierz demonowi żer, a przestanie się na tobie paść. Głodem chama weźmiesz. Rozumiesz, o czym mówię? Głodem. Nie dasz mu w ogóle żyć. A daj przykład. Przykład. Żyje ktoś w jakimś kompromisie. Na przykład. Żyje ktoś w jakimś życiowym kompromisie. Nie wiem. A pracuje w pracy, gdzie w tej pracy jest zmuszany na przykład przez pracodawcę do tego, aby zachowywał się, nie żeby kłamał. Pracodawca do niego mówi, musisz kłamać. On kłamie w tej pracy. Prawda? I teraz zaczynają przychodzić do niego różne demony w związku z tym. Potępienie przychodzi do niego, poniżenie, przychodzą i różne problemy przychodzą. On może je gromić, ale póki on nie wyjdzie z tego układu, to one będą tam przychodzić. Na jedno z moich takich konferencji lata temu przyjechał człowiek i mówi, przyjeżdżał na jedno spotkanie, na drugie spotkanie i wreszcie przyjechał na trzecie spotkanie i mówi tak. Pastorze, przyjeżdżam tutaj od 3 miesięcy. Żyłem do tej pory w konkubinacie z taką kobietą ze świata. Kurczę, no po prostu żyłem z nią przez wiele lat. Moje życie stoczyło się przez to. Przyjechałem tutaj na jedno spotkanie, na drugie spotkanie, nabierałem siły.
I teraz mówi, po drugim spotkaniu, bo to było, on no, po trzecim rozmawiał, po drugim spotkaniu przyjechałem, a nie, on mówi tak, to trzecie spotkanie, mówi teraz tak, pastorze mówi, dzisiaj wracam do domu, pakuję swoją walizkę i wychodzę z domu. Rozumiecie? I on spakował swoją walizkę i wyszedł z domu. Spotkałem go za jakiś czas, za parę miesięcy. On mówi, nigdy już tam więcej nie wróciłem, moje życie zupełnie się zmieniło. Demony, które były w wyniku tego, że żył z tą kobietą, przestały mieć środowisko do życia. Wyniósł padlinę. Dlatego jest napisane, wyjdźcie spośród nich i nieczystego nie dotykajcie. Czyli żeby usunąć demoniczne siły, nie wystarczy powiedzieć precz szatanie na przykład, tylko trzeba zlikwidować środowisko, w którym demony się w twoim życiu zalęgły. Prawda? Traktujemy je jak insekty. Nie robimy też wielkich rzeczy z nimi, jakie one są straszne, jakie one są wielkie, dlatego jeszcze raz mówię, kim one są, jakie to są postacie. Co robimy? Jak je wyrzucamy? Wyrzucamy je słowem. One muszą nas słuchać. Kiedy likwidujemy środowisko, mówimy do nich, muszą odejść. One muszą nas słuchać. Muszą to zrobić. Nie ma czegoś takiego, że demon po zlikwidowaniu środowiska i po wydaniu mu rozkazu od ciebie nie odejdzie. Demon może nie odejść tylko wtedy, kiedy dalej ma środowisko, w którym może żyć. Wtedy nie posłucha. Ale kiedy likwidujesz środowisko, w którym żyje, nakazujesz mu odejść, demon musi odejść. I nieważne, czy jesteś rok w Chrystusie, czy 50 lat w Chrystusie. To tyle na temat aniołów i demonów. Zróbmy sobie 5 minutek przerwy i polecimy z Warszawy.